porozmawiamy trochę. Jak ci się podobało? Ja zmęczony niespodziankę, którą zrobiłeś. Tak. Zawsze wiem, że jesteś szlachetnym, porządnym, pracowitym. Masz talent. To już dom znam prawie blisko 20 lat. Tak, 20 lat. Ale nawet po tej mojej wiedzy, jakim ty jesteś, jak organizujesz, ja nie wiem dlaczego. Dziś był niesamowity sukces. Furor, którego dawno już nie ma w Europie. Chciałbym, żeby wytłumaczył pan mi, dlaczego to tak się stało. Oskarżam pana o sukces. Oskarżam pan. Pan jest oskarżony. A myślisz, że sukces dlatego, że było 30 osób na kursie dzisiaj? Oczu otwartych, zamkniętych, żeby być w transie. Nawet wy, bo was ten temat interesuje, jesteście w takim transie, skupieni na tym, co mówi i tak dalej. I tak jak wykład jest ciekawy, to jest wchodzimy w ten trans. A jak nie jest ciekawy? Sukces, że dobrze przeprowadzić. Sukces z gatunku. Co to osoby? Schopenhauer miał 3 osoby na lekcji w czasach Hegla. Tak. U Hegla 200 osób, ale Schopenhauer uparta 3 osoby prosił dziekana, żeby w takie same czasy, jak i u Hegla. I nic mu nie stało się. Jemu nic. Ale... Tak. I nie dlatego, że u ciebie 30 osób, dzisiaj a nie. Dlatego, że był dobry gatunek tego arcydzieła. I ja nie wiem, dlaczego miałeś taki sukces. Ja nie znam dlaczego. Dlatego, że ja się teraz włączyłem do organizacji, powiedziałem ci. Tym razem organizowała moja córka. A więc jak córka, to ja jej organizuję, muszę pomagać. No i myślę, że tu też bym przypisał, choćbym powiedział, że no Izy ten sukces jest, czyli nas ten sukces jest. Ale ja włączałem się od początku, dlatego mamy 30 osób prawie na tym kursie i dobry gatunek, to bym powiedział, że... Bardzo dobry. No, ale nie zawsze dobry gatunek, przepraszam, panie Andrzeju. Robię sukces. Tyle inteligentnych ludzi, robię dobry gatunek i nie ma sukcesu. A u ciebie, oprócz dobrego gatunku, jeszcze był sukces. Ja nie znam dlaczego. I chciałbym, żeby mi ktoś to wytłumaczył. Powtarzam to jeszcze raz. Dlaczego? Kiedyś trzeba odnieść sukces. Tyle lat organizujemy. Dawałem władzę innym ludziom, żeby pokazali, co potrafią organizować. Jak widzę, że nic z tego, to sam zaczynam organizować. Dobra. I z córką zaczynam. Masz podejście ludzi autochtonnych, na przykład w Norwegii, Knut Gamson pisasz, tak. Ludzi Ziemi. Nagrodę Nobla otrzymał za swój romans, jak to brzmi, Sól Ziemi. U Kazimierza Kuca o Śląsku Sól Ziemi Czarnej. Tak. I autochtonni ludzie nie mogą pozwolić na ranciski humor, nie mogą pozwolić, że państwo im pomoże, bo państwo może tylko przeszkadzać. Nie może liczyć ni na kogo, kiedy jest wiedza, że sam może zorganizować i tylko sam, to wtedy jest sukces. Kiedy człowiek ziemi sam pracuje na tej ziemi, jest sukces. A jak komuś oddaje, na kogoś liczy, sukcesu nie ma. Nie ma. Naprawdę to stara prawda, która była i 100 lat temu, i teraz potwierdzona przez ciebie. Ja myślę, że to filozofia autochtonna. Myślę, że tak samo podobnie w Anglii. Dotychczas było to słabiutko i widzę, że trzeba samemu wziąć sprawy w ręce i organizować. Bo tu nikt za ciebie roboty nie zrobi. I myślę, że tak tym samym sposobem pójdziemy już teraz do przodu. Więcej będę zwracał już uwagę na organizację, bo przecież ty przyjeżdżasz z daleka, pół świata przyjeżdżasz po to, żeby było 5-6 ludzi, jak dotychczas teraz mamy. Dobrze, ja jestem zachwycony twoimi wykładami, pokazami tymi, które zademonstrowałeś tutaj, szczególnie podatność na sugestie, a to chcę nagrać tą naszą rozmowę, dlatego że chcę pokazać po tym filmiki takie. Kręcony był ten film, ten teatr? Jak kręcony był teatr w twojej reżyserii? Jesteś producentem i reżyserem jednocześnie. Ten szczególnie tutaj chodzi o te pokazane techniki obrony. Uwaga! Hipnoza
przez leczy. On leczy już w hipnozie. Tak jest, w transie. Za dolę sekundy. To moja odpowiedź. Tak, tak. Hipnoza nie była tu i nie była tu. Hipnoza była, kiedy leczała ciało. Prawda, bo zademonstrowałeś tu z Rafałem, który miał... Rafał miał ograniczenie, bo nie mógł uderzyć siebie, ale był u niego zezwolenie walczyć przeciw siebie. Oj, jakbym wszedł w jego ręce, to ja mógłbym... A teraz... Proszę wstać! I teraz pójdziesz do Leszka, Leszek uderzy ciebie i twoje ciało odleży, odleci od niego. Ale wytrzymasz to, Leszek, kiedy ten szlachetny pan podejdzie do ciebie, uderzysz mocno go w pierś i on odleci. Gdy to nie potrafisz, to on zrobi z tobą. Porządek. Jestem zgodny na to surowe dla mężczyzn. Gra. Męska gra. Chcesz? Nie. Dobra? To wtedy ja poproszę odważnego mężczyznę, na pewno to Kaczorowski. Proszę oddać kamerę Kaczorowski. Zrobisz to. Panie Andrzeju. I teraz ciebie uderzy Kaczorowski i kiedy uderzysz, ty odleczysz na podłogę, ale będziesz bezpieczeństwo, bo jesteś zaprogramowany na uderzenie. Uwaga, Kaczorowski! Podejdź do Kaczorowskiego mocno, żeby zwalić go! Kaczorowski! Na podłogę, Kaczorowski! Na podłogę go! Jeszcze! A teraz ja idę, teraz ja daję na ciebie wpływ. Bartowski, kamera? Zaprogramowany, zobaczcie, to jest robot. Odejrzam się. Ha! Robot, nie da. A teraz stać przede mną, jesteś rycerzem. Jesteś moim zastępcą w sztukach walkach. Od tej pory jesteś legitymnym nauczycielem młodych żołnierzy. Obuczam! Dziękuję. On był jak inna osobowość. Unikać. Jak Terminator. Terminator. To... Ale to ciekawe. Teraz idzie Terminator 6 ze Schwarzenegger. Schwarzenegger wraca z polityki na ekran. Będzie kręcona szósta seria serialu. No, życzę, żeby był siódmy serial tu na Śląsku. Terminator. Twojej reżyserii. Nie, my... Zapalam. To, co zrobiłem dzisiaj, zechcę pokazać to, wiesz, na internecie ten filmik, na moich filmach. Hipnoza w locie. W locie. Inaczej by uderzyłby ciało, głowa, gdyby nie był zahipnotyzowany, to byłby ból. A kiedy w hipnozie stanu zmienionej odporności, nic mu nie stało się. Wiesz, dotychczas było też tak, że my nie dawaliśmy tych filmów takich w internecie. A teraz ja po tym, idąc takim myśleniem, teraz chcę puścić z naszego kursu filmy, że osoby by wiedziały, co my robimy na tych kursach, że to nie są zwykłe kursy. Jak będziemy robili te kursy następne, bo teraz myślimy, że 8, 9 i 10 maja robimy. A kontynuacja to bardzo tak. Delikatna sprawa. 11, 12. Kontynuacja. Dla chętnych. Dla chętnych to też dobrze by było, żeby tu my nagrali. Specjalna część. Żeby... Ogólna hipnologia, wstęp do hipnologii, a to była część druga, część specjalna.
No wiesz, tym razem było 30 osób, ale nie więcej nam nie pomieścimy jak 30 osób. Liczę następny też 30 osób powinno być na kursie. Nie, no jesteś skromnym człowiekiem, życie nauczyłeś się. Ale gdyby było uświadomienie przez publiczność światową, co my robimy, to byłoby moje współczucie do ciebie. Nie 30 osób, a 300 osób. To byłby dla ciebie koszmar, głów boli. Musiałby coś wynajmować. Aleksander, jasne, bo to bym nie robił już sobie tu w moim lokalu, bo tu tyle może pomieścić w bibliotece mojej, ale na pewno na sali dużej. Robiliśmy w Krakowie razem z tobą, pamiętasz, bo Warszawie to było 800 osób, tak? 500 osób bywało na sali. To już tak. Krakowie, no, tak, no wracając do tych naszych tutaj dzisiaj demonstracji, dużo pokazaliśmy technik nowych takich, które ja pokazywałem, Ruzi, ty. Widzisz, w Polsce, no nie ma takiego powtarzanego kursu, jak my robimy. Ty demonstrujesz te metody takie... Na światowy poziom, a nie polski poziom. No też tu, u nas, światowy poziom. Tu jest centrum Europy. Geograficzne centrum, ale teraz u nas duchowe centrum Europy, właśnie tu, we Wrocławiu. I promienie idą na całą Europę i dalej na cały świat. No, czyli musimy się dalej rozpowszechniać te metody, nie przyszedł czas. Nam nie trzeba jeździć gdzieś, bo my przyciągamy wszystko. Bumerangiem promienie nasze grzeją intelektualną przestrzeń ludzkiego i bumerangiem ludzie przychodzą do nas. Tak ja widzę to przyszłość. No z tym, że w maju jeszcze będę jechał do Lwowa, Tarnopola. W maju, bo tam jest umówione z takimi, z tego szpitala klinicznego, z lekarzami. A w jakich datach? No tam w połowie maja. To jeszcze powiem, my mamy tu... Pod naszych warsztatach oczywiście pojedzie. Bo w kwietniu do Kanady trzeba pojechać, bo ja muszę tam być. Bo kiedyś miałeś sukces w radio na Kanadę. A, no tam tak, występowałem w Kanadzie i przez radio było. I tym razem też dzisiaj mamy rozmowę z Radiem Kanada. Redaktor ten i będziesz też uczestniczył w tej rozmowie Radio Kanada. To Radio Polonia, Toronto. Nie rozmawiać najpierw, a pokazać panu, co u nas to było w te trzy dni. Przez internet. Niech on zobaczy. No mało wie, co mówimy. On tylko tyle wiedzie, to Piotrowski, redaktor Piotrowski z radia. Słuchają Państwo niedzielnej audycji Radio Polonia Toronto. Mamy połączenie z panem doktorem Andrzejem Kaczorowskim. Witamy. Witam panie redaktorze, dzień dobry. No słyszę pana bardzo wyraźnie. No już trzeci raz spotykamy się tutaj na linii naszej. No i myślę, że dotyczy nasza rozmowa przyjazdu 12 kwietnia do Toronto. Zgadza się. Ja przekażę może pytanie od słuchaczy, którzy wcześniej już do nas dzwonili. Panie doktorze, dzwoni słuchacz i zadał takie proste pytanie, że jak pan go zahipnotyzuje, to wszystko będzie dobrze, ale co to będzie, jak on się obudzi? Wróci do tej szarej rzeczywistości. Jak to jest? Ja prostuję, że sama sprawa zahipnotyzowania nie jest terapią. Bo jako psycholog, czy mój kolega, przyjaciel, doktor Daniłów z Karkowa, psychiatra, którym dzisiaj prowadziliśmy szkolenia przez 5 dni w Polsce, ciągle powtarzał, że sama sprawa zahipnotyzowania nie jest terapią. Jest terapią przeprowadzenie sugestii, bo sugestia podana w czasie transu hipnotycznego dopiero zaczyna działać. Jeżeli mamy rozwiązać problem, to staramy się, żeby jego rozwiązać na poziomie podświadomości i wtedy po tym kodujemy na jego na poczucie swojej wartości, pewności siebie, odwagi, pozytywnego myślenia, działania, sukcesu życia, nauki, koncentracji, pamięci, radzenia sobie w życiu, wystąpień publicznych, radzenia sobie w biznesie, sukcesie zawodowym, osobistym i tak dalej. To są wszystko sugestie, które podajemy. I mam tu przyjaciela mojego psychiatry, doktora
medycyny Aleksandra Daniłowa. Oddaję telefon. Dobrze, prosimy i z nim przyjedziemy również. Proszę oczywiście. Bardzo, panie doktorze. A, dzień dobry. Witamy serdecznie. Radio Polonia Toronto. A, nazywam się Aleksander Danilow, z zawodu jestem psychiatrą, psychoterapeutą. Razem z panem Andrzejem Kaczerowskim używamy hipnozy jako środek psychoterapii. Mój kierunek to jest terapia psychoanalityczna i udało nam z panem Andrzejem trafić w uzdrawianiu, w terapii, połączyć teorię psychoanalityczną z fenomenem hipnozy. To wkrótce, proszę panie. Ale te techniki, wiesz, które tutaj dzisiaj demonstrowałeś wczoraj i dzisiaj, to są no, nietypowe, niepowtarzalne. Dlatego mówię, że tutaj ta dynamika w tobie, którą ja chyba trochę naśladuję. Panie Kaczerowski, wystarczająco panu pokazać coś nowego, pan nie tylko od razu naśleduje, ale robi z tego swój kierunek. Boże, kierunek. Swój kierunek. O kota chodzi, tak? Tak, o kota. Hipnotyzowanie kota. A ty, u ciebie było doskonalenie tego. Pierwszy był Danielewski, ja powtórzyłem, a ty, u ciebie było doskonalenie hipnozy zwierząt. Zwierzęta wchodzą w katalepsję, bo to taki jest odruch. No, rozwijesz. Udało mi się z tym kotem, wiesz, on był. I nikt z ciebie nie uczył. Ty sam rozwijasz się ten kierunek. O, nie uleżyła. O, fiksacja. Jak u Kirchera kury, fiksacja była. Ja ciebie tylko pokazałem początek klasyku tego kierunku, a kontynuacja była twoja. Jak się ma wyobraźnię, to trzeba też... Nie trzeba sobie... I było sukces. I wbrew teorii zmęczonego kota, który nie chciał przymusowo, no. Bo kot nie jest łatwe zwierzęto dla hipnozy. Ptachy tak, królik tak, a z kotem... I w duszę moja protestowała, że to wbrew klasztyki, jednak... Milczył? Katalepsja by... Woń może być na teatrze wojennym. Walka psychiczna. Dla mnie to było dziwne, jak wbrew regułom zrobiłeś to. Stąd to nowe coś dla nauki, że można przymusowo, nie tylko z kotem, a niestety czasami i z człowiekiem, stąd to jest... Kryminalna hipnoza, hipnoza prawnicza, hipnoza wojenna. To wojenna, tak. Ale z tych eksperymentów nad twoim kotem. No bo kryminalne hipnozy robiłem. Kryminalna i wojenna hipnoza. Tak, a tutaj no śledczą taką robiliśmy też hipnozy, poszukiwanie tam ciała i takich, wiesz, innych zbrodniarzy, co za morderców zamordowali i trzeba ich przesłuchiwać, to robiliśmy to. No, ale to my mamy tylko szkolić hipnoterapeutów, a nie służby specjalne, bo to mam już zasobu. No, oczywiście, w demokratycznym społeczeństwie musimy pracować dla naszej nauki, a nauki, tak. Gdyby pewne instytucje, między innymi określone przez tobie, chcieliby współpracować, to pod naszym... teoretycznym i praktycznym naukowym kontrolem. Oczywiście. Nie, ja już tylko ludziom mogę pomagać, bo tak. Wiesz, dla służb jakichś nie trzeba. Tak, tak. Oni mają swoich sobie. Inne metody niech stosują, nie nasze. Tak, my swoje znamy metody. To już było. To tak. Już nie trzeba. Tak. Świetnie. I teraz i nowy materiał przygotujemy na następne pochodzenie. Bo widzisz, na naszym tym, ty jako lekarz prowadziłeś, jak psycholog, tam była ta doktor, ten król też miał swój wykład, prawda? Tak.
ten psychotronik Marek Maćkowski, który przyjechał, bo już dzisiaj z nim... Człowiek sztuki między innymi. Marek Maćkowski. Człowiek sztuki. No to jest kompozytor, to jest artysta. Tak, to jest inteligentny, twórczy człowiek. Tak, on czuje te wibracje, on nadaje na tych... No i magister Filipek, który jest nam tutaj dzisiaj oddany, prowadził. Wierny. Racjonalnym. Oj, oddanym chyba hipnozie jest, tak? Złowałem się, żeby on nie był ciągle pod hipnozą. No ale dobrze. A gdyby nie był ciągle pod hipnozą, to byłoby szare, rodzinowe istnienie. Stąd tu różne strony medalu. Różne strony medalu są. Myślę, że to jego też. No świetnie te metody, medium podobają mi się. On jest medium, on tak. On medium jest świetny. Tak, Aleksander. No co? Ja bym tym podziękował. My jeszcze porozmawiamy na temat kursu i nie masz nic tylko ja to, co w tej chwili my rozmawiamy, tu ja położę kamerkę, nagrałem. Kowalki jeszcze tej rodziny. Tak, no to nic. Wszystkiego dobrego, Aleksander. Dziękuję. Trzymamy dalej. Będziesz przyjeżdżał do Polski. Teraz nic nie będziesz czuł i wiedział, nie interesuje cię, że w transie, proszę wybaczyć. Proszę wybaczyć. To jest, podejdźcie teraz, może wyraźnie będzie to widać, jak osoba w transie jest. Proszę bardzo. I wtedy ja mogę już wiedzieć, co... Nie chcecie Państwo bliżej zobaczyć? To jest osoba w transie. Że wtedy wiemy, że tu gałki oczne zwrócone jest na trzeci oczy. I teraz za chwilę jak wstaniesz, otwórz oczka. Wracasz tu teraz oczyjonego transu. Proszę teraz popatrzeć na plecki. Za chwilkę to mi tu panie będą ściągały ten. Proszę, ściągamy, proszę panią. I proszę przyjrzeć się teraz tutaj. Proszę podejść z tej strony, zobaczyć jak tutaj powolutku ściąga. Jacek, pani ściągnie wszystko, proszę pozwolić. No, proszę zobacz. Nie, proszę popatrz, ale co, że Państwo nie, widzieliście tu, odwróćcie się, odwróć się Jacek teraz, tu podejdź tutaj, poczekaj Jacek, proszę popatrz, nie ma ani jednego draśnięcia, a tyle leżą tu, 10 minut co najmniej leżą na tym piasku, prawda? Teraz Jacek, ciach, wchodzisz w trans i wchodzisz na piasek, potańczysz na piasku i panią, tak, pierwszą panią, panią wprowadzaj na piasek, oczka zamknąć sobie, a chyba w oczyka patrzeć tam. Następna pani może być. Nie chce. Dobrze, co chce? Ten może, ten spróbujesz. Dawaj tu, rozbieramy się. Pan też może, pan chce. Proszę, bardzo ładnie. Na pewno takiej atrakcji nie widzieliście nigdy w Polsce. Następnego łoczka patrzymy. Patrzymy od oczka, tak, i tańczymy. A teraz na wymianę następną panią do tańca zapraszamy tutaj. Ewa już tańczyła poprzednim razem. Ania zatańczy, musiały dużo rozbierać. Tak, patrzeć tak, a Kasia. Proszę bardzo, Kasia. Zapraszamy. No Marecki, tutaj nóżki na grecie, jak tu po nóżkach jak tańczy. I bioderka, proszę bardzo. I nie mówiłem, że pani Małgosia hipnotyzuje. To nie uważacie, że to tak. Mężczyzn jak hipnotyzuje, to pani. Jak Fonbo. Też hipnotyzuje, tak? No, to już tutaj do mężczyzn już nie ma chętnych. Trójka wystarczy. To pokaż teraz nóżki. Teraz pokaż nóżki, chwileczkę. Ściągniemy tutaj tak na jemu troszkę z tych nóżek. Bo sam nie może. Do kamery pokaż tam ładnie, bo to pokaż. Tutaj do tyłu proszę popatrzeć na kamerę. Popatrzeć na nóżki, sfilmować. Linie kapilarne. Jakie ładne linie.
Teraz druga nóżka. Proszę drugą nóżkę pokazać. Druga łóżka, pięknie. Oni filmują nóżki. Naka nóżka. No. Piękne nóżki. No świetnie, brawo pani Małgosiu. Brawo. Musi przełamać, bo nie wiem. Wczoraj przełamaliśmy również pokazać nóżkę, to może do tyłu pokazać, jak tam wygląda. No. Dobra. Dziękuję. O, ja chcę poprowadzić. Popatrzę do każdej kamery. Proszę. Pożegnaj rodzinę. Bo jeszcze za mnie nie będzie. Co panie przewodniczący? Nie słyszy pan? Nie wiem, się programuję ciebie na to. Koniec. Pozdrawiam. Oburzacie. Dziękuję. Mózg ma to w pamięci. Bo ty nie byłeś nastraszony, odważnie zgłosiłeś się na to i jest pamięć nieświadoma mózgu. Gdyby ktoś chciał, Leszek, ciebie pobić, twój mózg realizowałby program obrony. Nie byłoby złamane, przepraszam za niedelikatne przypuszczenie, twojej kości, nie byłoby śladu w odbicie, kto by ciebie bił, a zareagowałby jak? Jakby. Zareagowałyby wtedy, żeby przeciwne byli u siebie siły i uderzyłeś tego człowieka i ten człowiek by już otrzymał od ciebie coś takiego mocnego. Rozumiesz? To teraz jesteś zaprogramowany. Pozdrawiam. Na obronę. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jesteś moim zastępcą w sztukach walki. Od tej pory jesteś legitymnym nauczycielem młodych żołnierzy. Obuczam! Dziękuję. Dziękuję. Jak czuję siebie. Ja gratuluję. Nie przełożysz mi na ulicy. Andrzej był trochę w opałach. A ja nie wiem, czemu. Ja tylko tak.